Witajcie moi kochanie, nazywam się Lili, a mój kanał to mistyczny ogród Tarota. Dzisiaj przychodzę do Was z kolejnym przekazem anielskim. Tym razem będzie to tydzień od 25 października do 1 już kochani listopada. No dobrze, co tutaj mamy? Główna energia, słuchajcie, taka wiodąca w tym tygodniu. Tutaj mamy arcykapłankę, czyli ten tydzień będzie bardzo ważny, słuchajcie, żeby tutaj pozwolić sobie na, na to, by intuicja, instynkt wewnętrzny, żeby one doszły do głosu. Żeby nie pozwalać, słuchajcie, by tutaj gdzieś um, rozum brał jakby wiódł prym. W tym tygodniu. Bardzo ważne będzie, by pozwolić sobie właśnie na to, by tutaj nasza intuicja, nasz instynkt wewnętrzny, by tutaj to pomagało otwierać coś, albo odsłaniać woale niewiedzy, coś, co wcześniej było przykryte, albo co miałeś świadomość, czy miałeś świadomość, że gdzieś to było, ale tak jakby Trudno było ci to znaleźć, namierzyć, no to słuchajcie, ten tydzień będzie bardzo dobry, by otwierać to, poszukiwać, otwierać się na to, zostawiać to, co przestało służyć, bo tutaj mamy sameczkę wody, wchodzić coś nowego. I tutaj zobaczcie, mamy aż trzy karty na temat, słuchajcie, intuicji. Jeżeli chodzi, słuchajcie, w tym tygodniu jakoś czuję, że tu ktoś z Was. Ma szansę na to, by poznać jakąś nową, fajną osobę. I to wcale nie musi być od razu, słuchajcie, romantyczna relacja. Więc rozglądajcie się, słuchajcie za, jakby rozglądajcie się, postrzegajcie w swoim życiu ludzi i zwróćcie uwagę, czy nie pojawia się wam w Waszym życiu w tym tygodniu, właśnie teraz który będziemy mieć, ktoś, kto wnosi fajną wartość, ktoś, kto wnosi wam takie inne spojrzenie może, właśnie bardziej może duchowe, może to jakaś osoba duchowa, która się zajmuje rozwojem duchowym, która tutaj pokłada dosyć dużo energii w tym, albo ma jakąś wiedzę ogromną. I tu będziecie pragnęli, słuchajcie kochani, E, zaczerpnąć jakąś wiedzę od tej osoby, bo mamy pazia wody, czyli paz się uczy właśnie intuicji, uczy się. W jaki sposób rozwijać tą intuicję, w jaki sposób tutaj duchowo pracować. Uczy się postrzegania pewnych rzeczy, które są za woalą, słuchajcie. I tutaj dla wielu świetna, świetny moment, żeby to rozpocząć. Jeśli chodzi o rozwój duchowy, na przykład, jeżeli się zastanawiałaś, zastanawiałeś, tak, tak, jeszcze raz, tak. Ale najpierw trzeba zostawić ze sobą rzeczy, które przestały służyć. Na przykład. Sposób myślenia o pewnych rzeczach, sposób postrzegania pewnych rzeczy. Dlatego, że, kochani, w rozwoju duchowym najważniejszą rzeczą jest otwarty umysł. Dlatego, że kiedy umysł blokuje, ograniczając, na przykład wrzucając ciągle, że przecież inaczej jest mówione, przecież wszędzie wszystko jest inaczej napisane. Nieraz ludzie mi zarzucają, że mówię rzeczy tutaj zupełnie nowe, których nie było nigdzie powiedziane. Słuchajcie, czy to nie jest błogosławieństwo, że dostajemy w channelingu? Bo ja cały czas pracuję na channelingu, łączę się z siłami wyższymi, właśnie to jest arcykapłanka która się łączy z siłami wyższymi, pracuje na intuicji, na serduszku, na tym wewnętrznym głosie, i pozwala, by ten głos wyższej jaźni, mojej, tego, kolektywnej, żeby aniołowie, Archaniołowie, Archai, przepiękne energie, Archai. Żeby te wszystkie energie przemawiały przeze mnie do Was, wnosząc nowe energie. Są ludzie, którzy się złoszczą na to, bo przecież inaczej zawsze było mówione, bo mieszasz w głowie. Słuchajcie, to co przychodzi, to przychodzi. Ja i tak bardzo długo czekam, zanim przekażę Wam dalej niektóre informacje. Czasem pojawiają się jakieś rzeczy bardzo kontrowersyjne, które wzbudzają potężne emocje, słuchajcie. Tutaj w tym tygodniu właśnie będzie ważne, żeby zwrócić na to uwagę. Co mi przeszkadza w rozwoju duchowym? Co mnie blokuje w pójściu dalej? Bo na przykład nie potrafię się otworzyć na jakąś wiedzę, bo mnie moje limitacje umysłu na przykład albo to co już wiem, prawda? Bo gdzieś tam się przeczytało, gdzieś tam się coś dowiedziało i to już wiem, to już y, gdzieś tam mi się wryło w świadomość i teraz ktoś mi mówi coś zupełnie innego i co ja mam z tym zrobić? No po prostu misz masz w głowie się robi, prawda? Powiem wam szczerze, jak przeczytałam książkę mm, E, oj, autora, znowu nie pamiętam. E, Rozmowy z Bogiem. Jak sobie wpiszecie w Google Rozmowy z Bogiem, część pierwsza szczególnie. Jak przeczytałam tą książkę, słuchajcie, to muszę przyznać, że co kilka kartek e, moja głowa, wtedy mój umysł, moje ego po prostu fikały koziołki, i było bardzo często tak, że rzucałam tą książką dosłownie na półkę i mówię: Dobra, nie dam rad tego czytać, bo to w ogóle są jakieś herezje. Wtedy jeszcze, no to było wiele lat temu. Na dzień dzisiejszy, kiedy czytam tą książkę, to kiwam głową, bo już to wszystko, słuchajcie, do mnie dotarło, ale ja sobie zdaję sprawę, że to może być szokujące, te nowości, które do nas przychodzą. Generalnie słuchajcie, żeby przyjąć to nowego, co do nas idzie, ta piękna wiedza, która idzie do nas, bo ona cały czas napływa. No, to żeby z tego skorzystać, jak najlepiej trzeba otworzyć się właśnie na to, nie limitować, nie mówić, no ale przecież tu było inaczej mówione, no ale przecież inaczej mnie uczono, no ale przecież całe życie słyszę zupełnie co innego. Słuchajcie, żyjemy w takiej jeszcze rzeczywistości, która no bardzo dużo tu jest przekłamane, słuchajcie, fakty historyczne nawet, rzeczy, które się działy, to skąd my pochodzimy, kim jesteśmy. To co się dzieje po śmierci, słuchajcie jej już. Ja bym wam mogła godzinami o tym rozprawiać, jak niezwykłe są istoty my, każdy z nas, jak to są niezwykłe istoty, niezwykłe energie. Takie właśnie piękne. Zobaczcie, każdy z nas jest taką przepiękną energią aktarcy, kapłanka. Niestety ten świat jak się tu schodzi, to to gdzieś zapomina się, umyka, odchodzi. A tu chodzi o to, żeby sobie przypomnieć, kim ja jestem, jaką wartość prezentuję. Jestem światłem, prawda? Jestem światłem prawdy, jestem miłością, jestem uzdrowieniem. Powtarzaj sobie to i słuchaj, to ci naprawdę pomoże podnieść wibracje, bo tu też chodzi, słuchajcie, żeby podnosić sobie wyż, na wyższe wibracje, na wyższe, na wyższe, co przestało służyć, co obniża ci wibracje, odrzuć, zostaw to za sobą. Poszukaj czegoś o większym dla ciebie znaczeniu. A wtedy będziesz w stanie właśnie i, i, i rozwój duchowy pchnąć do przodu, i emocjonalny, także łatwiej ci będzie zrozumieć pewne rzeczy i przyjąć to. Jeżeli przychodzi do Ciebie coś kontrowersyjnego, nie wrzucaj tego na rozum, bo twój rozum zawsze będzie odrzucał nowe rzeczy. No bo po co mu wykonać wysiłek, żeby przeanalizować, przemielić, że tak powiem, coś nowego? Łatwiej mu to jest odrzucić, prawda, zanegować. Natomiast kiedy spojrzysz na to właśnie z płaszczyzny intuicji wewnętrznej, tego głosu wewnętrznego, czy serca nawet swojego nagle się okaże, że ty poczujesz w sobie w środku. Kurczę, coś w tym jest. Ja to czuję, ja to rezonuje ze mną, prawda? Zobacz, rozum ci to odrzucił, a twoje wnętrze, twoja intuicja mówi: no, 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 idź to, zbadaj to, poczytaj, podowiaduj się. Słuchajcie. Pozwólcie sobie na to, żeby coś do Was przyszło, bo to jest piękne, kiedy przychodzi coś nowego, kiedy dociera do nas w końcu, że tak, taka jest głęboka prawda, bo ja to głęboko w sobie czuję i wzruszenie jest niesamowite. Piękna energia idzie do nas, mnóstwo rzeczy będziemy się mogli nauczyć nowego. Tak jak mówiłam wcześniej, bo już nie wiem, czy ja to skończyłam, dla osób samotnych nowe osoby się będą pojawiać. I to. Takie nowe osoby słuchajcie, które mogą zostać już na zawsze. Takie stabilne, bardzo na stałe, dlatego że tu mamy pazia wody właśnie nowa osoba wchodzi w, w Twoje życie. A tutaj masz Asy Ziemi, czyli to będzie stabilne, konkretne, to będzie yy, takie zakorzenione, mocno w rzeczywistości, tylko też, yy, ponieważ mamy ziemię, czyli to pentakle, jakby pomalutku. Niech to się rozwija pomalutku, nic nie przyspieszaj. Yy, Intuicja, właśnie, instynkt wewnętrzny niech Ciebie prowadzi. I pamiętajcie, kochani, że wchodząc w relację z kimś, żeby zachować własną indywidualność, i żeby pokazywać od razu, od samego początku standardy swoje, i pokazywać granice, odkąd dokąd ja się zgadzam, tak? Gdzie jest ta moja strefa komfortu? Bronić swoich przekonań, swoich decyzji, chronić swój teren po prostu, ale jednocześnie nie przesadzać z tym, żeby pozostawić też tej drugiej osobie możliwość właśnie także bycia, funkcjonowania, tak? Pokazania, kim jest ta osoba i tutaj spojrzeć wzajemnie: aha, ty masz takie priorytety, standardy, ja mam takie, no to gdzieś tu w pół drogi trzeba by się spotkać, prawda? Co jeszcze kochani, siódemka buław, no tu ognia, mówi też o tym właśnie rozwoju duchowym, żeby pozwolić sobie też na takie momenty zen, czyli jakaś medytacja, słuchajcie, jakaś taka, taka, taka chwila wyciszenia, uspokojenia i by też pozwolić na to, by ten rozwój duchowy przyszedł do was. Kochani, aniołowie, archaniołowie, archai, przepiękne energii, żeńskie pierwiastki, archaniołów, te wszystkie energie, one czekają, słuchajcie, żeby do was przyjść, żeby do każdego z nas przyjść, ale nie mogą przyjść, jeżeli nie wyrazisz takiej woli. Więc jeżeli pragniesz tę energię w swoim życiu, to powiesz. Powiedz po prostu, taka moja wola, by od tego momentu, od tego tu i teraz i w każdym innym tu i teraz, a aniołowie, archaniołowie, archai ze światła, Niech jesteście w moim życiu zawsze, tu i teraz i w każdym tu i teraz, prowadźcie mnie, przewódźcie mnie, ochraniajcie mnie, podpowiadajcie mi, pocieszajcie mnie, jeżeli gdzieś podupadnę, pomagajcie mi, pokazujcie mi, czym mogę podnosić sobie wibrację, w jaki sposób. Pomagajcie mi dostrzegać też potrzeby innych i żeby tu serduszka, Wychodzić do innych niezrozumu. I niech tak jest. Dziękuję, że tak się dzieje. Jestem bardzo wdzięczny, bardzo wdzięczna. Ja to, słuchajcie, powtarzam praktycznie codziennie, o ile nie kilka razy dziennie, żeby mieć właśnie stały kontakt, słuchajcie, z tymi przepięknymi energiami. Nie wyobrażam sobie w ogóle życia bez aniołów, archaniołów, archai, bo to są naprawdę najwspanialsi przyjaciele, jakich można sobie wyobrazić. Więc serdecznie zachęcam wszyscy, którzy tutaj gdzieś jeszcze. Hmm, nie macie tego kontaktu, bo gdzieś nie słyszycie. Sprawdzajcie, słuchajcie znaki, które Wam się pojawiają. Może powtarzająca się godzina, i wtedy wpiszcie, wpiszcie sobie w Google anielskie cyfry, i na przykład, no nie wiem, jak Wam się tam pojawia siódma siedem albo 17- siedemnaście czy 11. jedenaście sprawdzajcie sobie słuchajcie bo to nie wystarczy zobaczyć i powiedzieć o aniołowie mi coś przesyłają tylko dobrze by było sprawdzić od razu na gorąco żeby, żeby ta wiadomość do was dotarła no dobrze co tu dalej bym wam jeszcze podpowiedziała jeżeli ktoś z was czeka na jakieś pieniążki, czeka na coś, żeby się zadziało w finansach, bo gdzieś tam był jakiś zastój. Trzeba by zostawić za sobą takie postrzeganie negatywne pieniądza, bo na przykład pragniesz tych pieniędzy dobrobytu, ale jednocześnie postrzegasz na przykład bogatych ludzi negatywnie, więc tu jednocześnie wysyłasz do wszechświata dwie bardzo odmienne informacje. Więc stworzy się chaos, dlatego też dostajesz pieniążki na przykład jakieś, ale jednocześnie musisz bardzo dużo ich wydać. O ile nie więcej niż dostałeś, bo na przykład jakieś rachunki albo coś niespodziewanego, to wynika po prostu z chaosu w intencjach, słuchajcie. Tak jak powiedziałam wcześniej, więc warto tutaj też usiąść i zastanowić się, słuchajcie. Jakie, jakie ja mam podejście do pieniążka? Takie odczuwanie pieniądza, bogactwa, dobrobytu, sukcesu w życiu, czy tu gdzieś nie ma jakiegoś takiego cienia padającego? Na przykład, bo od zawsze się słyszało, że to jest zło, prawda? Więc tutaj kwestia tego, żeby to była spójność. Jak będzie spójność, będzie wszystko cudownie. Jeżeli chcecie coś nowego rozpocząć, to tutaj znowu yy, najpierw przepracować sobie emocjonalne podejście do tego, żeby otworzyć się faktycznie sercem też na to, a później zacząć działać, słuchajcie, bo macie asa ziemi to jest jeden z, z najlepszych omenów yy, ogólnie w tarocie, i później, później jeszcze siódemka ognia, która mówi o tym, że yy, broń. Swoich przekonań i decyzji, i jednocześnie masz bardzo dobrą pozycję, aby wygrać. Później już mamy ósemkę, słuchajcie, ognia, gdyby następną kartę tutaj, bo jakby nie było jeden dodać 7 to jest 8, a 8 to jest, słuchajcie, absolutny sukces w materii. Fajny przepływ energii, właśnie pieniądz też jest z energią, więc jeżeli tutaj jeszcze raz powtarzam, myślisz o czymś takim, jak najbardziej działaj, wszystko ci się uda, tylko po malutku też nie spieszymy się, wkładamy dużo energii w to, co robimy, odpowiednio czasu, pamiętamy też o tym, żeby odpoczywać, prawda? I idziemy po malutku do przodu. Tu bardzo dużo widzę, generalnie słuchajcie, rozwój duchowy, praca nad intuicją. Jakieś może artystyczne też sprawy, czyli jeżeli lubisz i odpoczywasz przy tym, to Cię relaksuje, jakieś sprawy artystyczne, czy to malowanie, czy jakieś tam robótki ręczne, czy wyszywanie, słuchajcie, co by to nie było, czy taniec na przykład, jakieś też takie rzeczy ruchowe, jeżeli sprawia ci to radość i podnosi ci to wibracje, to w tym tygodniu wyjątkowo poświęć temu czas i uwagę, dlatego że to będzie podnosiło ci wibracje, a to zawsze jest bardzo dobre, prawda? I pamiętajcie kochani, że tylko intuicja jest w stanie doprowadzić nas do głębokiej prawdy. Umysł, rozum i ego, no bardzo często prowadzą na manowce, bo to są obszary, które są przepełnione lękiem, strachem i taką histerią, bym powiedziała czasem, prawda? Dlatego ja mało pracuję tutaj na rozumie, słuchajcie, a najwięcej właśnie pozwalam się prowadzić poprzez intuicję. Jakby nie było ta arcykapłanka, to jest energia, w której jestem od wielu, wielu wcieleń, słuchajcie. Stąd moje bardzo głębokie połączenie właśnie z tymi energiami. No dobrze, kochani, gdybyście chcieli jakieś indywidualne tutaj spojrzenie w energię, jak najbardziej zapraszam na czytanie prywatne, czy to w finansach, kariera, jakieś tutaj rzeczy romantyczne, związki, co by to nie było Mistyczny Ogród Tarota, Małpka gmail.com, com się pisze. Zachęcam, ja wszędzie wstawiam te te, także jakby coś to piszcie, słuchajcie, w komentarzach się nigdy nie umawiam, więc nie proście nawet, dlatego że gdybym tak zaczęła, to bym po prostu pogubiła się kompletnie. Nie mogę tak robić. Każdy mail jest ułożony według daty i po kolei po prostu według tych dat wam odpowiadam. O, właśnie, bardzo ważna rzecz. Mam nadzieję, że słuchasz. Ktoś przysłał mi pieniążki na konto za godzinną sesję, natomiast nazwisko i imię jest jakby inne kompletnie niż te osoby, które do mnie napisały. Więc jeżeli pieniążki wyszły z innego rachunku niż ty się nazywasz, to napisz do mnie tą informację, bo ja nie wiem kto mi przysłał te pieniążki. No, taka sprawa się wydarzyła, słuchajcie. Także jeżeli słuchasz, mam nadzieję, że słuchasz, oglądasz, to się odezwij proszę. Te pieniążki przyszły do mnie 17 października. To może być taka podpowiedź. Dobra, teraz mamy trzy stosiki, kochani: pierwszy, drugi, trzeci. I teraz idziemy po kolei. Pierwszy stosik. Pierwszy stosik. Tak. Mhm. Ojejku, mamy tu przed cudownego archanioła Uriela, który jako pierwszy mi się tu wyświetlił. Um, Archanią Uriel jest taką energią, która pozwala lśnić nam e, tymi darami i talentami, które mamy. Czyli jeżeli nie masz jeszcze świadomości, co jest Twoim celem życiowym, e, zobaczcie, na, ojejku, to jest niesamowite. Właśnie że na tej karcie: mamy cel życiowy, celem Twojego życia jest służba przynosząca wiele radości Tobie i innym. Nie kłopocz się szukaniem swojego celu zamiast tego poświęć się jakiemuś zadaniu, a wtedy twój cel spełni swoją rolę. Jejusz, jeżeli tutaj masz jakikolwiek kłopot z tym, jaki jest twój cel właśnie życiowy, upraszaj archanioła Ariella, Uriela, przepraszam archanioła Uriela, oczywiście o pomoc w, w jakby na kierunkowaniu, podpowiedzi jakieś. Może to przyjdzie właśnie przez jakieś liczby powtarzające się czy inne rzeczy. I Archanioł Uriel też dodaje nam odwagi i takiego właśnie ognia, żeby łatwiej nam było działać i spełniać te nasze misje życiowe. Jest to cudowna energia, naprawdę piękna, bardzo energiczna, pełna życia. Powiedziałabym energia, która dodaje odwagi, radości, też takiego optymizmu w tym, co się robi. Czakra serca. Słuchajcie, tutaj zobaczcie, o jejku, jedyneczki. Bardzo ważne, byście popracowały nad czakrą serduszka. Jeżeli czujecie, że wasze serduszko jest przyblokowane, bo na przykład, chociażby nie lubicie zdrobnień, na przykład, jak ja powiem wam teraz, Misiaczki, kochane, pysie, mysie, nie wiem, perełki. Jak nie lubicie czegoś takiego, bo was to drażni na przykład, to słuchajcie. Trzeba by popracować nad oczyszczeniem albo nawet odblokowaniem czakry serca. Miłość jest najważniejsza. Serce to centrum twojego fizycznego ja, ukierunkowane przede wszystkim na miłość. Jesteś bezpieczny, otwierając swoje serce, by kochać i być kochanym, bo jesteśmy przy Tobie, chroniąc Cię i prowadząc tu, oczywiście przemawiają do Ciebie aniołowie, archaniołowie. Słuchajcie, jeżeli czakra serca jest przyblokowana, to żaden sukces w finansach przyjść nie może. To jest ze sobą połączone, ponieważ, żeby właściwie wysyłać intencje do wszechświata, musimy wysyłać razem z tym wdzięczność. A jeżeli masz zablokowaną czakrę serca, no to wdzięczność wtedy ciężko jest poczuć. Więc to się wszystko z sobą łączy. I ostatnia karta nowe doznania psychiczne i duchowe zmieniają sposób w jaki postrzegasz świat i samego siebie. Odkrywaj swoje duchowe talenty poprzez naukę, modlitwę i medytację. Zobaczcie to przepięknie tutaj rezonuje z tymi kartami, które tu wcześniej mm, mieliśmy. Także ewidentnie tutaj widzę, że jedyneczki poszukują e, swojego celu, jakiegoś talentu. Zastanawiacie się e, co jest tym czymś, tak? Co tutaj mo może w waszym życiu być, jako takie główne zadanie? Tak jak tutaj było powiedziane, nie zastanawiaj się nad tym, nie musisz tego definiować, nazywać, po prostu działaj, a z czasem się przekonasz, e, co tym twoim celem życiowym, tym wspaniałym talentem jest. No dobrze, kochani, to tyle tutaj dla mm, jedyneczek. Kijcie, że ja to dobrze. O. Teraz mamy stosik numer dwa. może ja to już wezmę na bok o stosik numer dwa. Mhm. Archanioł Raziel o jejku dwójeczki, e, to mi pokazuje ewidentnie, że macie jakieś e, niezwykłe dary duchowe. Jeżeli jeszcze sobie dwójeczko nie zdajesz sprawy z tego, że masz jakieś umiejętności, e, no, ja bym powiedziała takie właśnie, czy może intuicje? E, może jakieś takie dary duchowe właśnie, może jasnowidzenie, postrzeganie jakieś wyraźniejsze. No zdecydowanie dwójeczki coś tutaj jest, dlatego że Archanioł Raziel jest Archaniołem, nauczycielem, który ofiarowuje nam wspaniałą, e, tajemną wiedzę, takie wtajemniczenie. I słuchajcie, tu nie chodzi o żadne czary mary, hokus pokus, to jest po prostu wiedza duchowa, bardzo głęboka którą Archanią Raziel jest w stanie tobie ofiarować jedynie wtedy, kiedy poprosisz go, zaprosisz do swojego życia wyrazi, wyrazisz taką wolę że pragniesz tej y, wiedzy doznać pragniesz ją otrzymać i tutaj jak najbardziej Archanioł Raziel jest dla was dwójeczki gotowy y, i odzywajcie się do niego proście go o, o ochronę o właśnie prowadzenie, bo będzie bardzo bardzo chętnie wam tutaj Pomagał, podpowiadał też, może jakie macie dary, talenty duchowe, które możecie w swoim życiu wykorzystywać. Później, kochani, dostrzegaj tylko miłość, nie zwracaj uwagi na pozorne błędy, pomyłki, nieporozumienia. W każdym człowieku, także w sobie, w tobie, we mnie, dostrzegaj tylko miłość. Całkowite skupienie się na miłości przenikającej, wszystko przynosi niewyobrażalne uzdrowienie. Czakra serca, słuchajcie znowu tutaj u Was także zachęcam do oczyszczenia, do odblokowania czakry serca chociażby takimi melodiami, słuchajcie, na YouTubie, które znajdziecie ale także kolor zielony, złoty pomagają w tym oczywiście też można jeść te rzeczy w takich kolorach produkty Otoczyć się takim kolorem, nosić takie kolory, przede wszystkim zrzuć siebie czarny kolor, bo on ciebie wysysa z energii i przede wszystkim blokuje ci czakry, więc warto tutaj o tym pamiętać. Uwolnij się i poddaj się. Obdarzamy cię błogosławieństwem naszej promiennej miłości. Wyciągnij ręce i uwolnij się od wyzwań, których dotąd trzymałeś się tak kurczowo. Otwórz serce i przyjmij naszą miłość i pomoc. To oczywiście aniołowie przemawiają do ciebie. Słuchajcie, czasem nam się wydaje, że coś musimy, natomiast tutaj zdecydowanie aniołowie nawołują do ciebie dwójeczko, żeby to uwolnić i na nowo przemyśleć. Zobaczcie, uwolnić ósemka wody, tak? I poddać się tej zmianie, która nadchodzi i pomocy aniołów Archonią. Oni będą Ci podpowiadać, w którym kierunku pójść, żeby się rozwinąć. Czy to życiowo, słuchajcie, czy duchowo. I tu ostatnia karta, zasługujesz na najlepsze sięgaj gwiazd swoimi marzeniami i nie zgadzaj się na kompromisy. I to jest, słuchajcie, siódemka ognia, czyli wyznaczaj swoje standardy, tak? Broń swoich przekonań, broń swoich decyzji, ale jednocześnie rozsądnie wybieraj bitwy do stoczenia. I tu uważajcie, kochani, na ogień w tym tygodniu, ponieważ, jak tasowałam, słuchajcie, ta karta wpadła mi do świecy. Eee, no, także ją w ostatniej chwili uratowałam, więc wyjątkowo uważajcie na ogień i na zbyt ogniste zachowania, może tak powiem. No, tutaj, żeby przez pryzmat serduszka właśnie postrzegać. Dobrze, kochani, i teraz mamy jeszcze trzeci stosik. Co my tutaj mamy? Mhm. Uh -huh. E, Oj tak, zobaczcie. Zrób krok do tyłu, krok wstecz i to jest właśnie sameczka wody. E, czyli przeanalizuj jeszcze raz pewne rzeczy, uwolnij pewne rzeczy, odpuść pewne rzeczy, które tobie przestały służyć. Jeżeli nie wiesz, co to jest, co Tobie przestało służyć, poproś aniołów, archaniołów, żeby ci podpowiedzieli. Mogą Ci na przykład podpowiedzieć słuchaj, jak będziesz potem widzieć jakieś cyfry powtarzające się, albo jakaś synchroniczność w Twoim życiu się pojawi, czyli nagle jakieś podobne rzeczy zaczniesz słyszeć, na przykład od kogoś na ulicy, potem gdzieś w radiu, a tu potem Twój bliski coś powie takiego podobnego i te obie oczy się otworzą. Jejku, ciągle to słyszę, albo imię na przykład się będzie, jak jakiś i mieć się będzie pojawiać, to może poszukaj takiego anioła, archanioła ze światła, może on Ci tutaj coś podpowie. Słuchajcie, internet to jest wiedza bezkresna, więc szukajcie, szukajcie, a znajdziecie. Przygotuj się na gorący romans. Może poznasz kogoś nowego, a może w Twoim związku na nowo zaiskrzy za namiętność. Bądź otwarty na dawanie i otrzymywanie miłości. No, trujeczki tutaj jakiś i tu czuję, że tu może być to Twoje marzenie, czyli może Tobie się marzyło, żeby tą osobę nową poznać albo coś zmienić właśnie w tej relacji na lepsze, więc teraz jak najbardziej masz szansę ku temu, tylko pamiętaj, że nic się samo nie dzieje. Żeby się coś zadziać mogło, trzeba co zrobić, podjąć się działania. Kolejna karta. Łatwiej usłyszysz nasze przesłania, jeśli będziesz regularnie marzył. Odpręż się, otwórz umysł i pozwól myślom swobodnie płynąć. Obserwuj swoje uczucia, wizje i pomysły, tak jak oglądałbyś film. Oto źródło kreatywności. Oj, tak, kochani, kiedy ja zaczynam sobie bujać w obłokach, to to jest swego rodzaju medytacja. Robię to na przykład, jak się przebudzę, jeszcze tak na półśnie. To jest bardzo dobra energia i bardzo dobry moment, bo nasze ego jeszcze sobie śpi smacznie. Więc serduszko tutaj przemawia fajnie i to jest bardzo fajny moment, żeby intencje wypuszczać, słuchajcie, marzyć, wyobrażać sobie fajne rzeczy. Miarowy postęp. Podziwiamy Cię za postępy, jakie poczyniłeś. Pamiętając o miłości podczas swoich codziennych zajęć, wyraźnie widzimy, jak wzbogacasz świat swoimi myślami, uczuciami i aktami miłości. No pięknie, kochani. To jest naprawdę z mojej strony serdeczne gratulacje. Jeżeli udaje Ci się właśnie w taki sposób postrzegać ludzi z płaszczyzny, serduszka miłości, to to jest naprawdę niesamowite. I tak trzymaj, słuchaj. Zresztą trujeczka to jest zawsze cyfra, która mówi o bliskości z właśnie tej energii miłości i bliskości sił wyższych, właśnie aniołów, archaniołów i, i w niebo wstąpionych mistrzów, na przykład e, naszego Jezusa ukochanego, czy jego matki. Maryi, tak? która też jest zresztą archai, Archanioła Rafaela, więc jest to swego rodzaju energia uzdrawiająca bardzo silnie. Dobrze, kochani, to tyle, kochane perełki, w następnym tygodniu życzę Wam i sobie, aby ten tydzień był wspaniały i do usłyszenia kolejnym razem. Pozdrawiam!